Znajdujesz się na początku playlisty o równaniach. Zanim jednak przejdziemy do bardziej formalnego zapisu, spróbuj poradzić sobie z takim problemem. Odpowiedź znajdziesz na planszy podsumowującej. Znajdujemy się na początku playlisty o równaniach. Opowiem Ci teraz, do czego potrzebujemy równań. Służą nam one do opisywania życiowych sytuacji za pomocą języka matematyki. Spójrz na ten przykład. Kasia kupiła dwa długopisy oraz jeden zeszyt w kratkę. Za całe zakupy zapłaciła 15 zł. Zeszyt kosztował 3 zł, ale ceny długopisu nie znamy. Wprowadzę sobie niewiadomą. D. D będzie oznaczała cenę jednego długopisu. Zapisując równanie, opiszemy tę sytuację i będziemy mogli się dowiedzieć, ile kosztuje jeden długopis. Zapiszę teraz wyrażenie, które opisze nam, ile zapłaciła Kasia. Kasia kupiła dwa długopisy, a każdy długopis kosztował d złotych. Za dwa długopisy zapłaciła 2 razy d. Czyli 2D. Kupiła jeszcze zeszyt, który kosztował 3 złote. Razem za dwa długopisy i jeden zeszyt zapłaciła 15 zł. Cena dwóch długopisów i jednego zeszytu jest równa 15 zł. Właśnie ułożyliśmy pierwsze równanie. Maria zebrała x grzybów, a Ania zebrała ich 3 razy więcej. Razem zebrały 68 grzybów. Wiemy, że x to jest liczba grzybów zebranych przez Marię. A ile grzybów zebrała Ania? Zebrała ich 3 razy więcej od Marii. Maria ma x grzybów. Czyli Ania ma 3 razy x. Wiemy, że Maria i Ania zebrały razem 68 grzybów. Teraz zadanie dla Ciebie. Ułóż równanie, które będzie pasowało do tego zadania. Zatrzymaj film, a potem sprawdź swoją odpowiedź razem z moją. Gdy dodam do siebie grzyby, które zebrała Maria i te, które zebrała Ania, otrzymam razem 68, czyli liczbę wszystkich grzybów. Tak wygląda poprawnie ułożone równanie. Maria zebrała x grzybów, Ania zebrała ich trzy razy więcej. Razem zebrały 68 grzybów. Przećwiczmy teraz zapisywanie równań. Mamy tutaj wagę. Przedmioty leżące po obu stronach tej wagi ważą dokładnie tyle samo, bo widzimy, że waga jest w równowadze. Tutaj mamy 5 worków i 2 kg. Muszą ważyć one tyle samo, co 4 worki i jeszcze 5 kg. Ułóżmy odpowiednie równanie. Literką W oznaczę masę jednego worka. Na lewej szalce mamy 5 worków i jeszcze 2 kg. 5 worków i 2 kg. Na drugiej szalce mamy 4 worki i 5 kg. 5 worków i 2 kg musi ważyć dokładnie tyle samo. Ile 4 worki i 5 kg? Gdybyśmy znaleźli rozwiązanie tego równania, dowiedzielibyśmy się, jaka jest masa jednego worka. Teraz przykład dla Ciebie. Mamy tutaj czworokąt, którego obwód jest równy 24. Zatrzymaj teraz film i ułóż odpowiednie równanie. Gdy dodamy do siebie długości boków tego czworokąta, musimy otrzymać obwód, czyli 24. P plus p minus 1 plus p plus 2p. W wyniku otrzymujemy obwód, czyli 24. Gdybyśmy rozwiązali to równanie, Poznalibyśmy długości wszystkich boków tego czworokąta. Ale o tym możesz obejrzeć inne filmy. Czas na ostatni przykład. Mamy zapisać odpowiednie równanie. Suma liczby x i liczby od niej o 3 mniejszej jest równa 125. Od czego by tu zacząć? Mamy tutaj sumę. Więc na pewno będziemy do siebie coś dodawać. Ale co? Suma liczby x oraz liczby od niej o 3 mniejszej. Jak zapisać liczbę o 3 mniejszą od x? x minus 3. Suma liczby x i liczby o 3 mniejszej od x. Wiemy, że ta suma. Jest równa 125. x plus x odjąć 3 równa się 125. Równanie to dwa wyrażenia połączone znakiem równości. Litera w równaniu oznacza liczbę, której nie znamy. Niewiadomą. Równania służą do zapisywania i rozwiązywania wielu zagadnień z matematyki, fizyki oraz życia codziennego. Koniecznie obejrzyj kolejne filmy o równaniach i pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał.